dają mi z tej strony, nie? Z lewej. O właśnie, 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 dobrze, dobrze. W tamtą ciśnij. W tamtą. O, przelecisz się po nim. Chłopaki, dziewczyny, dzisiaj będziemy łowić trać w trollingu. Mam nadzieję, że coś złowimy. A tu taka niespodzianka, wodujemy łódź, no i mamy morsów. Morsy są zdecydowanie lepsi niż foki, bo foki nam podjadają rybki, a morsy, ty w sumie też, nie? Tyle tylko, że ze sklepu. Jesteśmy na wodzie, no w okolicach Mechelinek, tam gdzie mieliśmy ten ostatnio ten film. Pokażę wam, jak tu jest płciutko. Widać muszelki na dnie. To są te rewki, które tutaj są cztery. Spróbujemy je trochę obrzucić, ale tak jak stoję i już od jakiegoś czasu patrzę tutaj na to dno, to rybki nie widziałem. Ja jedną widziałem. Tak? Jesteś pewny? Kurde. To morale mi wtedy wzrosły. O! Jesteśmy koło torpedowni. Spoko sprawa. No pogoda, słuchajcie, taka super. Taka rychtych dla wędkarzy, nie? Ładna, nie pada, nie ma falki, nie wieje, także wam nie piździ w mikrofon. Spoko sprawa. No ale... widocznie to, co się nam podoba, to się rybkom nie podoba, bo wygląda to słabo. Z tymi rybkami nawet puknięcia nie było. A spotkaliśmy już jedną ekipę, która tutaj pływała od rana. Bo teraz jest co? 12 pewnie gdzieś, nie? No pewnie tak. 12.26. No, 12.26. Oni właśnie spływali, byli od rana i też nic. No, a my popływamy znowu w drugą stronę, czyli do wieczoru. Co? Flasher? Spróbujemy przekłamać tą rybkę typowo na łososia, jakbyśmy się gnoić. W sumie troć, łosoś to w sumie to samo prawie, nie? No łososie wadę, oczywiście. I co daje flasher, powiedz? Flasher wadę. Rybki, to taka imitacja, jakby to było, wiesz, ławiczka jakiegoś tam śledzia z daleka dla nie wtajemniczonej do łososia, może się coś tam zaczepić. Proszę, wiesz, trocie są dużo mniejsze i to, żeby ją nie odstraszyło takie duże badziewie. Nie, to wręcz przeciwnie, to powinno zachęcić. Dobra, nie, po przekątnie coś się daje, nie? To się w wodzie jakoś łamie i wtedy dodatkowy ruch przynęty chyba robi, nie? Dokładnie. No Michał, opowiadaj, bo kurczę, nic się nie zrobiliśmy, ale jeszcze jest szansa, że coś tracimy, co? Jak nie, to za tydzień nie na łososie. No, dzisiaj słabo. Słabo, ale falka malutka się zaczyna robić, pewnie po zmroku byłoby lepiej. A w ogóle można pływać łajbą po zmroku? Teoretycznie, wiesz... godzinę po zachodzie słońca pewnie już zakończyć. Ja pływać mogę, nie? Ale łowić godzinę po zachodzie słońca i godzinę przed schodem, nie? A co trzeba w ogóle mieć, żeby wypłynąć? Musi być numer boczny jednostki na pewno, tak? Zarejestrowana musi być? Jak blisko brzegu pływasz, to wystarczy w starostwie zarejestrować jakieś pływadełko, nie? A jeżeli dalej, no to już trzeba takie bardziej morskie mieć. I uprawnienia i jednostkę taką bardziej, która się nadaje do pływania, bo to przede wszystkim musi być bezpieczne, nie? Żeby się tam czasami nie przydarzyło coś. No dobra, czyli jak mam małe pływadełko, silnik chyba do 15 koni, nie? Większy nie może. Tak.
No, do 15 koni, to mogę sobie zwodować i tutaj blisko brzegu, 2 mile od brzegu chyba? 2 mile od brzegu, bez żadnych uprawnień możesz pływać, ja tylko pozwolenia na mocno. A teraz co montujesz, mów? No taki ciężarek, który spowoduje zejście na 5 metrów na dno. Gdzieś na tak zwany parapet. Płytko, nie starewka, a ta czwarta, którą widać w Mechelinkach na tej mapie googlowskiej. Sprawdźmy, jak to wygląda pod wodą. Tam ten, co? Zobacz, latawiec. To nie my. Chyba nie my. Myśmy go chyba nie zmienili. Nie wiem. Ty, ale próbuję lecieć. Który latawiec? Złapać go? Nie wiem, ale próbuję lecieć. Nie, tu masz, tu masz linkę, tu. No jest, jest, ja bym widziałem. Może jak nie będziesz jako wylot jeden. Czekaj, tu masz linkę, pokazuj. Nie, nie, czekaj, pokazuję ci linkę, nie? Tu jest linka. O, tutaj, tutaj, tutaj jest. Tu. Dają mi z tej strony, nie? Z lewej. O, właśnie, 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 dobrze, dobrze. W tamtą ciśnij. W tamtą. O, przelecisz się po nim. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, no może go zwiniemy, czy nie? Żeby nam się nie wpierniczył. Chodź jeszcze mocno, musuje dźwięk. Nie, ja nie dam rady go tak ciągnąć. No? Nie dam rady go tak ciągnąć. Nie? Bo malutki. Kurno, on idzie mocno po dno, na dno. Czekaj, 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 żeby się wynurzył, to go podciągniemy. Powiem to, daj FIFA. Daj FIFA, daj, 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 ciśnij. Leci? Leci. Uuu! Zobaczcie, nawet latarnię spuszczamy. Tak ich nie ma. Pani się by się nie wystraszyła. Pani się nie boi. Nie, a to wasz latawiec? Nie. Wasz latawiec? Nie. Ja myślałam, że pan. A tam cię trafił na latawiec. Dobra. Okej. Czekaj, dobra. O, jest, za wędkę się zaczepił. Za wędkę, tak. Czekaj, 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 czekaj. Proszę bardzo, proszę, proszę, proszę. O matko, ja nie umiem. Ciągnąć, ciągnąć. Dobra. Ja też idę po auto. Co i go możemy ciągnąć? Okej. Okay.